Skończyły się czasy pilnowania hotelu. Tak. Patrzę na koniec. Dzień dobry, witam wszystkich na 23. sesji 8. kadencji Rady Gminy Killej. Witam panów radnych, witam pana wójta razem z pracownikami Gminy Killej. Sprawdzimy teraz listę obecności. Poprzez naciśnięcie OK. Dziękuję. Stwierdzam, że obecnych jest 12 osób, 3 osoby są nieobecne. Stwierdzam kworum do prawomocności obrad i ważności podejmowanych uchwał. Przyjęcie porządku obrad. Na komisji, tak jak wcześniej mówiliśmy, doszły nowe punkty do naszych obrad. Przeczytam teraz już porządek obrad z naniesionymi tymi punktami. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czwarty punkt, interpelacje, wnioski, zapytania radnych. Piąty punkt, sprawozdanie z działalności wójta gminy. Szósty punkt, informacje przewodniczącego rady oraz wójta gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. Punkt siódmy, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 11/54/15 Rady Gminy Killej z dnia 23 września 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania odpłatności i trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Killej do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Killej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Serocz, gmina Fil. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Killej położonej w obrębie geodezyjnym 12 przepisów K gmina Fil. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Killej na 2021 rok. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2021. Punkt 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 14/73/2019 Rady Gminy Killej z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalenia jej poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzania jej poboru w drodze inkasa. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi lubartowskiemu. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 19. Punkt odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania radnych. Punkt 20. Zakończenie obrad. Kto z panów radnych jest za tak przedstawionym porządkiem obrad? Proszę przystąpić do głosowania. Dziękuję. 12 głosów za. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty taki, jak przedstawiłem przed chwilą. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół jest wyłożony. Każdy z radnych mógł się zapoznać z nim. Także głosujemy w tej chwili nad przyjęciem protokołu bez czytania. Proszę bardzo. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół przyjęliśmy bez czytania. Punkt kolejnych naszych obrad to interpelacje, wnioski, zapytania radnych. Czy panowie w tej części mają jakieś pytania? Proszę. Panie przewodniczący, szanowni
radni. Ja mam pytanie do pana burmistrza w związku z ostatnią sesją. Jako, że w dyskusji nie zwróciłem na to uwagi, ale znajomi zapytali, czy startowałem na wójta. Moje pytanie jest do pana wójta. Stwierdził pan tak, gdybym ja był wójtem, nic bym nie kupił. Nie przypominam sobie, żebym startował na wójta. Druga kwestia, proszę o wyjaśnienie, co pan miał na myśli, mówiąc, że pójdzie pan z radnym wycinać drzewa. Czy nie społecznie? Tak to proszę odsłuchać. Więc proszę wyjaśnić, o co panu chodziło, bo większość z nas nie wie, o co chodzi, a chciałbym wiedzieć, kiedy mam się szykować. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Pan wójt w dalszej części odpowie, tak? Dobrze, dziękuję. Punkt kolejny naszych obrad. Sprawozdanie z działalności. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowne prezydium, szanowni panowie radni, drodzy pracownicy. Sprawozdanie z działalności wójta gminy Firlej za okres 1 września, 9 listopada. Jeżeli chodzi o miesiąc wrzesień, otrzymaliśmy informację, że w naszej gminie pojawi się marsz z flagą narodową, który będzie nam przypominał o wszystkich poległych za wolność naszej ojczyzny oraz o zwycięstwie wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką. Ten marsz dostaliśmy przy pomocy głosowania. Nasza gmina przekroczyła próg 100 głosów, także mamy potwierdzoną informację, że taki marsz stanie na terenie naszej gminy. Jeszcze nie oficjalnie, ale gdzieś tam ukazała się już lista, która mówiła o 3 gminach z terenu powiatu lubartowskiego, które dostały ten marsz i nasza gmina między innymi jest wśród tych gmin. We wrześniu zostały wręczone nagrody wójta gminy Firlej dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tak jak mówiłem, dla dyrektorów i nauczycieli, którzy w szczególny sposób angażowali się w pracę na rzecz funkcjonowania i rozwoju lokalnej oświaty. We wrześniu także nastąpił drugi częściowy odbiór, jeżeli chodzi o projekt budowy oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej. I podczas tego częściowego odbioru w dniu 8 października 2020 wartość całego częściowego odbioru netto była 904 tysiące. Natomiast zrealizowane roboty, które odbieraliśmy, to budowa zbiornika retencyjnego, wartość 80 tysięcy, budowa wielofunkcyjnego reaktora biologicznego, wartość 553 300 zł, budowa osadników wtórnych radialnych, 150 tysięcy i budowa komory stabilizacji tlenowej osadu, 120 700 zł. Płatność dla inspektora nadzoru netto 10 tysięcy i pozostało do wykonania netto 7 656 tysięcy złotych. Od ubiegłego miesiąca mamy na terenie gminy Firlej zamontowane metalowe serca. Na chwilę obecną są to 3 takie serca przeznaczone do zbiórki segregacji plastikowych nakrętek. Jedno znajduje się obok Szkoły Podstawowej w Firlej, drugie obok Szkoły Podstawowej w Woli Skromowskiej. Jedno jest także zamontowane na rynku w Firleju i jedno prawdopodobnie będzie zamontowane przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju. Są to takie miejsca użyteczności publicznej, dlatego stąd dobór tych miejsc. KSRG z Firlej z kolejnym dofinansowaniem. Ogólny program finansowania służb ratunkowych w części dotyczącej dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. We współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przekazuje środki. Jego cel to podniesienie gotowości bojowej jednostek OSP poprzez doposażenie ich w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu
osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. Dziękuję wszystkim osobom, zarówno grupom strażakom, jak i pracownikom, którzy zaangażowali się w pozyskanie tych środków. W miesiącu październiku uczestniczyłem w ślubowaniach uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Firmeju, a także w Szkole Podstawowej imienia Marii Pelotnickiej w Woli Skromowskiej. W dwóch pozostałych szkołach reprezentowała mnie pani Bogumiła Budziacka, dyrektor Szasz, pierwszoklasistą wszystkich szkół z terenu gminy. Życzę samych sukcesów, znaczy dobrych ocen, wytrwałości, w dążeniu do celu i uśmiechu na twarzy. Rozpoczynacie nowy rozdział w swoim życiu. Niech ta szkolna książka, którą właśnie otworzyliście, będzie wspaniałą historią, do której jeszcze nie raz będziecie wracać. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej księdza Szymona Tomaszewskiego, proboszcza, byłego proboszcza naszej parafii Przemienienia Pańskiego w Firleju, nastąpiło w dniu 25 października 2020 roku. Została odsłonięta i poświęcona płyta upamiętniająca proboszcza parafii z Firleja, a jednocześnie kapłana niezłomnego, który dzięki swej uwadze i męskiej uratował rodzinę żydowską, która uciekła z lubartowskiego getta podczas okupacji niemieckiej. Podczas uroczystej mszy została przedstawiona sylwetka księdza Tomaszewskiego. Uczestnicy mieli także okazję poznać wielkiego społecznika, między innymi dzięki któremu wybudowano szkołę w Firleju. Był jednym z prezesów Ochotniczej Straży Pożarnej w Firleju, kapelanem Armii Krajowej w rejonie Firlej, Pruszława. Myślę, że cześć i chwała jego pamięci. Ważne, że kolejny punkt historyczny pojawił się na terenie naszej gminy. Dziękuję Kołu Historycznemu AK, które zaangażowało się w to, aby ta tablica powstała i została poświęcona. Była też honorowa asysta Wojska Polskiego, także no, wiadomo, że z powodu obostrzeń musieliśmy te uroczystości zawężyć do minimum zgodnie z wytycznymi. Odbyło się także w październiku wyznaczenie faktycznego przebiegu dróg gminnych w miejscowości Wychoszczyzna i Łukówiec. W listopadzie udzieliłem wywiadu do programu Samorząd Mój, Twój, Nasz. Wziąłem udział w nagraniu materiału wraz z pracownikami. Mówiliśmy o obecnych działaniach i inwestycjach na terenie gminy Firlej. Dzisiaj zapraszam do oglądania tego programu o godzinie 17.30 na antenie TVP3 Lublin. Będzie można ten materiał zobaczyć. Odwiedziliśmy m.in. aktualne realizowane projekty. Też mówiłem o budowie oczyszczalni i nawet gdzieś tam jakaś przebitka pojawiła się w panoramie lubelskiej. Ktoś mi tutaj zgłaszał akurat. Gmina Firlej wspiera również małe i średnie mikroprzedsiębiorstwa, które poniosły straty w związku z decyzją o zamknięciu cmentarzy w okresie 31 października do 2 listopada. Trafiły do nas chryzantemy, które rozdysponowaliśmy w historycznych miejscach, a także na grobach pamięci. Pozostałe, których nie mieliśmy gdzie rozdysponować, staraliśmy się równomiernie rozdysponować do miejscowych kapliczek, tak żeby każda miejscowość otrzymała ileś tych chryzantem. Staraliśmy się nie wyróżniać nikogo, tylko po prostu mniejszej ilości dostarczyć do każdej miejscowości. Tych chryzantem było ponad 150. Otrzymaliśmy je od starostwa powiatowego w Lubartowie. Dysponowane były przez zarząd dróg powiatowych i otrzymaliśmy je za darmo, także nie ponieśliśmy w związku z tym żadnych kosztów. Jutrzejsze Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada, zważywszy na trudną sytuację pandemiczną, będziemy świętować symbolicznie, zgodnie z obecnymi zaleceniami rządu. Odnośnie walki z rozprzestrzenianiem się COVID-19, ważną dla naszego narodu rocznicę Samorząd Gminy Firlej uczci bez przemarszu i zgromadzeń. Po mszy i w intencji ojczyzny o godzinie 9 w Kościele Przemienienia Pańskiego w Firleju wraz z panem przewodniczącym Rady Gminy udamy się pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego,
parku w pierwajówce do złożenia wieńca i zapalenia symbolicznie zniczy, a także następnie skierujemy się na cmentarz Powstańców Styczniowych w Sobolewie oraz do pozostałych historycznych miejsc pamięci na terenie gminy. Jeżeli panowie radni poczuwają się, żeby uczestniczyć w tych obchodach, to oczywiście z zaleceniem przestrzegania wszelkich obostrzeń zapraszamy. Pamiętajmy tylko o swoim bezpieczeństwie. Jeżeli chodzi o pracę na drogach powiatowych, powoli dobiega końca budowa drogi powiatowej Sobolew-Kolonia Ciemno. Już są to prace wykończeniowe. Wczoraj widziałem, były montowane korytki. Została ułożona kostka pod przystanki. Także typowo wykończeniowe sprawy. Myślę, że wkrótce będziemy świadkami już oddania tej drogi przez powiat. Jeżeli chodzi o prace na drogach gminnych oraz wykonywane prace gospodarcze, tak jak rozmawialiśmy na komisjach, są braki kadrowe w związku z licznymi zwolnieniami lekarskimi bądź zachorowaniami. Natomiast trochę tych prac w tym okresie czasu, za który składam sprawozdanie, się było. Chciałbym tak mniej więcej powiedzieć, jakie to były prace. Naprawa dachu na sklepie Marelli, pokrycie go papą. Tutaj wielokrotnie właściciel zgłaszał przecieki tego dachu. Na chwilę obecną, że tak powiem, problem został zażegnany, chociaż mamy świadomość tego, że tylko tymczasowo. Natomiast nie spieszymy się jeszcze z jakimś tam konkretnym pokryciem dachowym, dlatego że ten budynek będzie jednym z wnioskowanych budynków do zrobienia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i będziemy chcieli złożyć taki wniosek, więc jeżeli będziemy mogli dostać dofinansowanie, to lepiej to zrobić z dofinansowaniem niż ze swoich własnych środków, chociaż pewnie też wkład własny będzie potrzebny. Uprzątnięcie placu gminnego w Woli Skromowskiej, to jest plac niedaleko szkoły, został uprzątnięty przez naszych pracowników, wyczyszczony, wykarczowany, także wygląda to już zupełnie inaczej. Utwardzenie drogi gruntowej gruzem kruszonym w miejscowości Sobolew-Kolonia. Przycinka gałęzi na Antoninie, to jest tak zwany podlas, wokół budynku remizy Bukówców także zostały gałęzie przycięte. Tam rozpoczęły się także prace remontowe, jeżeli chodzi o budynek remizy Bukówców. W zasadzie została rozebrana w środku to, co już nie nadawało się do użytku. Mieszkańcy przyszli wraz z radnym na własną rękę, opracowali i zdemontowali zarówno część ścian, jak i drewnianej posadzki, która była już spróchniona. Utwardzenie miejsca do zawracania autobusu szkolnego Łubiec, tak zwana droga na Łuk. Uzupełnienie ubytków ulic z kruszywem w Firleju, to też staramy się robić na bieżąco. To tak jak rozmawialiśmy tutaj w przerwie z jednym z radnych, kruszywo jest to niekończąca się opowieść i te dołki się wybijały i będą wybijać. Trzeba tego pilnować na bieżąco i te ulice uzupełniać. Zazwyczaj panowie, jak zgłaszacie do nas takie ubytki, to staramy się to robić sukcesywnie. Wiadomo, że wszystkiego na raz nie da się zrobić. Czasami ktoś musi trochę dłużej poczekać, ale staramy się docierać do każdej miejscowości. Tych miejscowości jest 20, także. Prace związane ze zbieraniem liści w parku. Tutaj też sporo tych liści było. Uruchomiliśmy taką maszynę, która nam zbiera te liście. Udało się przeszkolić strażaków do tego, żeby jeździli tą maszyną, bo z powodu braków kadrowych nie musi przecież koniecznie robić tego nasz pracownik. Może to robić strażak dyżurny w momencie, kiedy jest na dyżurze. Także nasz pracownik był tylko do pomocy do zebrania tych liści do domu. Dalej mamy uzupełnienie ubytków kruszywem w miejscowości Sobolek w stronę cmentarza. Tam zrobiliśmy tą drogę z wiadomych względów. Jutro tam będziemy razem z przewodniczącym składać symboliczny wieniec, zapalać znicze na cmentarzu Powstańców Styczniowych. Także chcieliśmy, żeby ta droga
wyglądało tak, jak trzeba. Zresztą to też było zgłaszane przez radnego, żeby się zainteresować tą książką. Równiarka w stronę Czerwonki Małej przez Stalownię. Kolejna i przedłużenie ulicy Brzozowej w stronę Serocka. To tam ta droga wymagała przebudowania. Myślę, że tam będziemy starali się jakimś pokruszonym gruzem utwardzić tą drogę, bo jak popada deszcz, to po prostu jest tragedia. A jest jednak mimo wszystko ta droga, pomimo asfaltu na ulicy Serockiej, uczęszczana, tym bardziej teraz, jeżeli jest zrobiony ten fragment nowej drogi od Stalowni do strony skrzyżowania, no to niektórzy potrafią zjechać sobie z tej drogi i pojechać tutaj na wprost do ulicy Brzozowej. Przejeżdżałem tam raz tą drogą, no wyglądało tragicznie, także tam również pracowała równiarka. Montaż słupków wraz z łańcuchem na terenie gminnym przy ulicy Nawieziornej, a także przy parkingu Raźnym przy ulicy Lubartowskiej. Tam przy ulicy Lubartowskiej zgłaszali nam po prostu mieszkańcy, że wjeżdżając na parking ten leśny, potrafią niektórzy, bo tam został zdemontowany taki bar drewniany, który zagradzał to, z racji tego, że spróchniały był i ktoś go po prostu odrzucił na bok. No i musieliśmy tam zagrodzić łańcuchami ten wjazd, ponieważ ludzie potrafili sobie tamtędy parkingiem leśnym wjeżdżać na promenadę bezpośrednio. Różne są pomysły, jak widać. Uzupełnienie kruszywem ubytków w miejscowości Przypisówka w stronę Łąk i wjazd w stronę Biogazowni i od Biogazowni w stronę Kolonia Podlas, to pan przewodniczący zgłaszał. Antonin Nowy Podlas, uzupełnienie ubytków gruzem kruszonym oraz żużlem. Antonin Stary w stronę Karoliny, uzupełnienie ubytków gruzem kruszonym i żużlem. Słoszyn, Wielkie Pole, wyłuszanie drogi kruszywem oraz uzupełnienie ubytków gruzem w stronę Pożarowa. Pożarów, uzupełnienie ubytków kruszywem. Montaż serc, to o czym czytałem, nakrętki. Utwardzenie różnych drogi przez las z Czerwonki po leśnej stronę Czerwonki Małej. Wycinka suchych, zagrażających drzew na terenie gminy Firlej. Trochę tych drzew jeszcze pozostało nad jeziorem. Wszystkie są oczywiście oznaczone. Jest już zezwolenie ze Starostwa Powiatowego na możliwość wycinki tych drzew. To są takie typowo uschnięte drzewa. Jeżeli my ich nie wytniemy, to mogę je wytnąć za nas. Dalej, bieżące awarie instalacji solarnych, konserwacja sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych. I to też staramy się robić oczywiście w ramach zgłoszeń na bieżąco. To z prac drogowych na drogach gminnych. Dyżury przewodniczącego rady wyznaczone są w następujących dniach 10, 17 i 24. Są to wtorki w miesiącu listopad w godzinach 15-18. Dobrze mówię 15-18? 16. W związku z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów wprowadzającym możliwość pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej informujemy, że Urząd Gminy w Firleju nadal pracuje obsługując mieszkańców. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników w związku z rosnącą liczbą zakażeń na terenie powiatu, zachęcamy do kontaktu z urzędem drogą korespondencyjną, czyli za pośrednictwem ustawionej urny bądź elektronicznie. Bezpośrednio staramy się interesantów do urzędu nie wpuszczać. W większości gmin na terenie powiatu lubartowskiego obowiązuje zasada odrzucenia dokumentów do urny albo kontakt elektroniczny. Także do takiego kontaktu zachęcamy. Co do pytań pana radnego, to ja się odniosę tylko tak, że no, gdzieś tam powiedzmy poniosły nas emocje i coś padło, coś się powiedziało. Natomiast no przecież oczywiście wszyscy wiemy, że nie był pan ani kandydatem w tegorocznych wyborach na wójta nigdy wcześniej, wszyscy o tym wiedzą. Także nie miałem tutaj nic do zarzucenia, że coś pan obiecuje jako kandydat na wójta. Natomiast co do wycinki drzew, to zachęcam
do takiej pracy. Być może będą takie działania na terenie samego Firlaya. W pozostałych miejscowościach radni też się angażują w takie rzeczy, chociażby przykładem jest pan Szymon Gundowicz w miejscowości Łukowiec. Jeżeli będą, ja bardzo chętnie też zabiorę strój roboczy i... Żebym wiedział, chętnie skorzystam. Dam oczywiście znać wcześniej. Ja chętnie założę również strój roboczy i razem z panem wezmę w tym udział. Tak, dziękuję. Będziemy się. Dziękuję. Dziękuję, panie burmistrzu. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacje przewodniczącego rady oraz wójta gminy o złożeniu oświadczeń majątkowych. Pan wójt pozwoli, że również o... Przeczytam, tak? To może przedstawię najpierw swoich panów radnych informacje o stanie. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartowie, Rada Gminy Firlej, na podstawie artykułu 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym, naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartowie informuje o punkt pierwszy, osobach, które nie złożyły oświadczeń majątkowych lub złożyły je po terminie. Punkt drugi, nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenie. Punkt trzeci, działania podjęte w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. A odpowiedź do punktu pierwszego. W trakcie analizy oświadczeń majątkowych nie ujawniono osób, które nie złożyły oświadczeń majątkowych. Przechodząc do panów radnych, jedynym, że tak powiem, uchybieniem, nieprawidłowościami, jakie Urząd Skarbowy stwierdził, są u pana radnego Józefa Kozła. To jest brak kopii zeznania podatkowego PIT 37 za 2019 rok. Pozostali radni bez uwag. Także ja dziękuję. Proszę pana o informację o pracowniku. Szanowni panowie radni, panie przewodniczący, jeżeli chodzi o pracowników Urzędu Jednostek Organizacyjnych Gminy Firlej, to również przeczytam tutaj decyzja na podstawie artykułu 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartowie informuje o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. W trakcie analizy oświadczeń majątkowych nie ujawniono osób, które nie złożyły oświadczeń majątkowych. Oświadczenie majątkowe złożone po terminie, tutaj jeden z pracowników złożył takie oświadczenie po terminie, jak się okazało, chyba dwukrotnie złożył to oświadczenie i dlatego tylko była ta uwaga. Pozostali pracownicy zarówno jednostek organizacyjnych, jak i pracownicy Urzędu Gminy, brak wniesionych uwag. I punkt trzeci, nie podjęto działań w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas analizy oświadczeń majątkowych, podpisał naczelnik Urzędu Skarbowego. Dziękuję. Dziękuję również. Przechodzimy do punktu siódmego. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 11 łamane na 54 łamane 15 Rady Gminy Firlej z dnia 23 września 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania opłatności i trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pani Maria Stawinoga, kierownik OPS, przedstawiła to całą sytuację, wyjaśniła nam, radnym na komisji, tą całą uchwałę, także odczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Firlej z dnia 10 listopada 2020 roku, zmieniająca uchwałę nr 11 łamane na 54 łamane na 15 Rady Gminy Firlej z dnia 23 września 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania odpłatności i trybu pobierania opłat oraz warunku częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
oraz artykułu 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Rada Gminy Filej uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwale nr 11/54/15 Rada Gminy Filej z dnia 23 września 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania odpłatności, trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmienionej uchwałą nr 27/142/17 Rady Gminy Filej z dnia 15 lutego 2017 roku, uchwałą nr 34/18/17 Rady Gminy Filej z dnia 28 grudnia 2017 roku, uchwałą nr 2/9/18 Rady Gminy Filej z dnia 10 grudnia 2018 roku oraz uchwałą nr 14/69/2019 Rady Gminy Filej z dnia 8 listopada 2019 roku. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 18,30 zł brutto. Natomiast koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 43 zł brutto. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Filej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku. Przystępujemy do głosowania. Przechodzimy do punktu kolejnego. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania, odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Fileju do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Sytuacja jest, była przedstawiona na komisji. Odczytam teraz uchwałę. Uchwała Rady Gminy Filej w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Filej do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym oraz artykułu 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Rada Gminy Filej uchwala co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Filej do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi założenie pewniejszej uchwały. Paragraf 2. Traci moc. Uchwała nr 5/25/11 Rady Gminy Filej z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Fileju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Filej. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przystępujemy do głosowania. Naszych obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023. Pani kierownik OPS przedstawiła też ten program nam na komisji. Pozostaje mi odczytanie uchwały. Uchwała Rady Gminy Filej w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy oraz artykuł 176 punkt 1 i artykuł 179 ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny w systemie i systemie pieczy zastępczej uchwala się, co następuje. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się gminny program wspierania rodziny na lata 2021-2023 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Filnej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Wszyscy za. Przystępujemy. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Filej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego w wolontariacie na rok 2021. Pani dyrektor Szaszczu też na komisji przedstawiła nam ten program. Przeczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Filej w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Filej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie po przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy Filnej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się program współpracy Gminy Filej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalność pożytku publicznego w wolontariacie na rok 2021 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Filej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2021 roku. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Wszyscy za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przez nas. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 11. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Seroc, gmina Filej. Sytuacja jest też była dyskutowana na komisji wspólnej Rady Gminy Filej. W tej chwili odczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Filej w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Seroc, gmina Filej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punktu 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Filej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Drodze oznaczone jako działki numer ewidencyjny 1012/48, 1012/49, 1012/50 i 1012/51 położone w obrębie geodezyjnym 13 Serot na odcinku od ulicy Cmentarnej do ulicy Choiny nadaje się nazwę Słoneczna. Paragraf drugi. Przebieg ulicy zlokalizowanej na działkach numer ewidencyjny 1012/48, 1012/49, 1012/50 i 1012/51 położonych w obrębie geodezyjnym 13 Serot na chwilę przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Filej. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Dziękuję. Przynoszę głos za. Mieszkańcom na razie. Oj, przepraszam, 12. Dobrze, pan radny sprawdza. Pali. Gratuluję mieszkańcom ulicy Słonecznej. Mam nadzieję, że całe ich życie będzie pełne słońca.
Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Filej położone w obrębie jego decyzji 12 przepisów gminy Filej. Sytuacja ta była przedstawiona na komisji, dyskutowana, także odczytam w tej chwili. Uchwała Rady Gminy Filej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Filej położonej w obrębie jego decyzji 12 przepisów gminy Filej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punktu 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1907 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy Filej uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi stanowiącej własność gminy Filej położono w obrębie kodeksu 12 przepisów prawa gminy Filej. Oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 846 o powierzchni 0,5848 hektara, dla której Sąd Rejonowy Lubartowy prowadzi księgę wieczystą numer LU1A łamane na 00071346 łamane na 5. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy Filej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 12 głosów za przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktów, które są istotne zarówno dla naszej sytuacji finansowej gminy, jak i dla portfela nas mieszkańców. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny współużycia przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok. Można w skrócie powiedzieć, że przedyskutowaliśmy na komisjach podatki o rolne, podatki od nieruchomości, jak i środków transportowych. Te podatki zostają na tym samym poziomie co w roku 2020. Przeczytam teraz uchwałę Rady Gminy Filej w sprawie obniżenia średniej ceny współużycia przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punktu 8 i artykułu 40 ust. 1 z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym i artykułu 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym Rada Gminy Filej uchwala co następuje. Obniża się średnią cenę współużycia ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny współużycia za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 z kwoty 58,55 zł do kwoty 40,30 zł. Mając to zastosowanie przy obliczeniu podatku rolnego na 2021 rok na obszarze gminy. Paragraf 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się uchwały gminy Filej. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Wszyscy jesteśmy za tą uchwałą, także cieszę się, że pozostaje na tym samym poziomie co w roku 2020. Przechodzę do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Filej na 2021 rok. Uchwała Rady Gminy Filej z dnia 11 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Filej na 2021 rok.
na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykułu 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych oraz przy uwzględnieniu opieszczenia ministra finansów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 Rada Gminy Chwillej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości. Punkt pierwszy. Od gruntu związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 64 grosze za 1 metr kwadratowy powierzchni. Podpunkt drugi. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 480 groszy od 1 hektara powierzchni. Podpunkt trzeci. Pozostało tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacji pożytku publicznego 28 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Z wyłączeniem zajętych pod budownictwo mieszkaniowe oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem P, dla których stawka wynosi 16 groszy za metr kwadratowy powierzchni. Punkt czwarty. Niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę w przeznaczeniu mieszanym, obejmującą wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 3 zł 15 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Punkt drugi. Od budynków lub ich części. Podpunkt pierwszy. Mieszkalny. 68 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt drugi. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 14 zł 26 groszy od 1 metra powierzchni kwadratowej, powierzchni użytkowej. Podpunkt trzeci. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7 zł 80 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Podpunkt czwarty. Związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4 zł 70 od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt piąty. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 5 zł 80 od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej z wyłączeniem. Podpunkt A. Budynków gospodarczych niezwiązanych z działalnością leśną, rybacką, niezajętych na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej oraz niezwiązanych z działalnością rolniczą. 3 zł 60 za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Podpunkt B. Budynków lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w artykule 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynki lub ich części z użytkowania 8 zł 5 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt C. Wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 7 zł 50 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Punkt trzeci. Od budowy 2% ich wartości. Podpunkt drugi uchwały. Przepraszam, paragraf drugi uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania.
Dziękuję. 12 głosów za. Jestem, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały. To jest podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Tak jak rozmawialiśmy na komisji, będzie to uchwała 3-letnia, także prosiłbym o poprawienie tutaj w tej uchwale brzmienia. Odczytam prawidłowe brzmienie uchwały. Uchwała Rady Gminy Fidlej z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Jeśli Rada będzie zdecyduje, że te kwoty zostaną zwiększone lub zmniejszone, wtedy podejmiemy na konkretny, tak powiem, rok uchwałę co do kwoty. Odczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Fidlej w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy i artykułu 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych przy uwzględnieniu obwieszczenia ministra finansów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 oraz obwieszczenie ministra finansów, inwestycji i rozwoju z dnia w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 roku Rada Gminy Fidlej uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie. Podpunkt pierwszy. Od samochodu ciężarowego dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 445 zł. Podpunkt B. Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 740 zł. Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 872 zł. Podpunkt drugi. Od samochodu ciężarowego dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały. Podpunkt trzeci. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1406 zł. Podpunkt czwarty. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą w dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku określa się w załączniku nr 2 do uchwały. Podpunkt 5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 do 12 ton z wyjątkiem związanym z włączeniem z działalnością rolniczą prowadzonych przez podatnika podatku rolnego 318 zł. Podpunkt 6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą lub równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanym z włączeniem z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza kierowcą, mniejsza niż 22 miejsca, 806 zł. Równej lub wyższej niż 22 miejsca 1385 zł. Paragraf drugi. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierzy się Wójtowi Gminy Fidlej. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwały przyjęliśmy jednogłośnie. Kolejny punkt
Komisja naszych obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 14/73/2019 roku Rady Gminy Filej z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia opłaty darmowej, określenie zasad ustalenia jej poboru oraz terminu płatności wysokości stawek opłaty i zarządzania jej poboru w drodze inkasa. Na komisji przedstawiliśmy sytuację, rozmawialiśmy o niej, także odczytam uchwałę odnośnie tego punktu. Uchwała Rady Gminy Filej zmieniająca uchwałę nr 14/73/2019 Rady Gminy Filej z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalenia jej poboru oraz terminu płatności wysokości stawek opłaty zarządzania jej poboru w drodze inkasy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykułu 19 punkt 1 i punkt 2 w związku z artykułem 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy Filej uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwale nr 14/73/2019 Rady Gminy Filej z dnia 8 listopada w sprawie wprowadzenia opłat targowych, określenie zasad ustalenia i poboru terminów płatności wysokości stawek i opłaty zarządzania i poboru w drodze inkasa. Paragraf 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie. Podpunkt 2. Na inkasenta wyznacza się pana Jarosława Finka. Paragraf 2. Do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Filej. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Przystępujemy do głosowania. Jedna osoba wstrzymała się, 11 osób. Zatwierdzam, że uchwałę przyjęliśmy. Proszę panów teraz o 10 minut przerwy. Dziękuję, witam po sesji. Po przerwie na sesji przechodzimy do kolejnego punktu w sprawie podjęcia uchwały o udzielenie pomocy finansowej powiatowi lubartowskiemu. Proszę pani skarbnik o wyjaśnienie sytuacji. Analizując budżet na 2020 rok, wykonanie za końca października, tak wstępnie mogę powiedzieć, że możemy pozwolić sobie maksymalnie na 330 tysięcy, żeby zaproponować powiatowi dać właśnie. I tutaj podzieliłam tak 300 na remont drogi powiatowej Antonin Kurów i 30 na opracowanie dokumentacji technicznej. Oni zwracali się, chcieli o 50%, 420 tysięcy i 53 tysiące. Tutaj, no niestety jest koniec roku, także nasze inwestycje też mamy. Co będzie jeszcze do końca roku, też nie wiemy też. Dziękuję. Maksymalnie tyle muszę dodać. Jeżeli państwo radni mogą to mniej, to będzie mniej. Więc zostanie na przyszły rok. Co dużo pieniędzy i tak dajemy, tak? Nie, no zgadza się. Tym bardziej 456 tysięcy też na sobory. Na tą drogę, która się kończy. Dziękuję. Czy jakieś pytania, uwagi? Nie ma. Odczytam. Odczytam uchwałę Rady Gminy Filej w sprawie udzielenia pomocy finansowej w powiatowi lubartowskiemu. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 216 ust. 2 punkt 5 artykułu
220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Rada Gminy Fidlej uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się pomocy finansowej powiatowi lubaczowskiemu w kwocie 330 tysięcy złotych w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na podpunkt pierwszy. Remont drogi powiatowej nr 1510L na odcinku drogi powiatowej nr 1509L Antonin Nowy Kunów w kwocie 300 tysięcy złotych. Podpunkt drugi. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 1531L od drogi powiatowej nr 1539L Filly skrzyżowanie z drogą krajową 19 Kamionki z drogą krajową 19 aż do Kamionki w kwocie 30 tysięcy złotych do granic naszej gminy oczywiście. Paragraf drugi. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasad rozliczenia środków określi porozumienie zawarte między gminą Filej a powiatem lubartowskim. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Filej. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Dziękuję. 12 punktów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Pani skarbnik, prosiłbym o przedstawienie zmian w budżecie gminy. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Te zmiany, które są przedstawione w uchwale, nie dotyczą tej uchwały udzielenia pomocy finansowej powiatowi lubartowskiego. Lubartowskiemu. Te kwoty, które dla powiatu się nazywają, będą przedstawione dopiero na następnej sesji przy zmianach budżetu. A obecnie zmiany w budżecie dotyczą, były omawiane na komisjach, te wszystkie zmiany, które na komisjach mieliśmy zostały wprowadzone. Jak również jeszcze jedna zmiana doszła, to jest 15 tysięcy OSP Kunów płaciło na konto z przeznaczeniem na budowę garażu w Kunowie i to zostało wprowadzone po stronie dochodów jako darowizna OSP Kunów na przeznaczenie na budowę garażu, to zostało uwzględnione zmiany. Czy mógłbym prosić o odczytanie uchwały? Dziękuję. Uchwała Rady Gminy Fidlej z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy artykuł 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy uchwala, co następuje. Uchwały numer 16 łamane przez 89/2019 Rady Gminy Fidlej dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami Rady Gminy. Ostatnie zarządzenie druga 152/2020 z dnia 15 października roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 45 220 zł. W tym z tytułu pobierane opłaty parkingowe 30 000 zł. Darowizny OSP Kunów 15 000 zł. Dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny 220 zł. Punkt 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 46 290 zł. W tym wydatki bieżące 12 290 zł i wydatki majątkowe 29 000 zł. Punkt 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 51 510 zł. W tym wydatki bieżące 52 510 zł i wydatki majątkowe 39 000 zł. Paragraf 2. Szczegółowe zestawienie zmian w dochodach ilustruje załącznik nr 1, wydatka załącznik nr 2.
planowanych zadaniach inwestycyjnych, załącznik nr 3, wydatki Funduszu Sołeckiego po zmianach, załącznik nr 4. Przy czym po zmianach dochody wynoszą 35 367 347 złotych 50 groszy, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 9 893 1981 zł 37 groszy. Wydatki wynoszą 37 744 702 groszy, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami 9 888 568 groszy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję Państwu. Jakieś pytanie do tej uchwały? Wyjaśniona. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 12 głosów. Pan stwierdzam, że przyjęliśmy uchwałę o zmianie budżetu. Kolejny, przedostatni naszych obrad, odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytanie radnych. Przed zwróceniem się do panów radnych, tylko przypomnę, że zostały skierowane petycje do Rady Gminy Filej. Petycja odnośnie wybudowania pomnika pamięci w miejscowości Łukowiec, zamontowania progu zwalniającej w miejscowości Filej. Petycja o kanalizacji wodociągu na ulicy Serockiej. Jeszcze dzisiaj otrzymałem petycję o rozwiązaniu problemów mieszkańców gminy Filej, budowa oświetlenia na ulicy Serockiej Filej. To właściciele, że tak powiem, po sesji przedstawili to petycję. Tej petycji nie przedstawiałem na komisji, dlatego odczytamy teraz. Petycja w imieniu mieszkańców właścicieli posesji znajdujących się przy ulicy Serockiej w Filleju. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wybudowanie oświetlenia ulicznego, ujęcie tej inwestycji w budżecie gminy Filley na 2021 rok. Z uwagi na fakt, że w dniu 30 czerwca 2020 roku z premiera Mateusza Morawieckiego gmina Filley otrzymała w postaci promesy wsparcie w wysokości 869 017 zł. Przeznaczenie na bliskie ludziom inwestycje, jak na przykład doświetlenie ulicy Serockiej. Inwestycja znacznie poprawiłaby komfort życia mieszkańców naszej ulicy, a tym samym wzrósłby poziom bezpieczeństwa w naszej okolicy. W wyżej wymienionej części Filleja od lat brakuje inwestycji, które poprawiłyby komfort życia obecnych mieszkańców oraz zachęciły potencjalnych inwestorów do budowy nieruchomości. Szanowny Panie Wójcie, w ostatnim czasie próbowaliśmy załatwić sprawę na zebraniach sołeckich, lecz bez pozytywnego skutku. Pozostała nam druga petycji, gdyż wierzymy, że jest Pan gwarantem, aby polityka naszej gminy zmierzała do przyjaznego nastawienia do każdego mieszkańca. Tę petycję przedstawili mieszkańcy i wyrażamy nadzieję na pozytywne ustosunkowanie się do naszej petycji, której zrealizowanie pozwoli nam żyć godnie na jak na 21 rok, na 21 wiek. Przystało. Wyrażamy zgodę, żeby w sprawach dotyczących niniejszej petycji reprezentował nas Pan Paweł Kowalski. Taką petycję otrzymałem. Co prawda ona się poniekąd łączy z tą petycją odnośnie kanalizacji i wodociągów. Także poprosiłbym Pana Wójta o stosunkowanie się. Wracając do tych jeszcze, przepraszam, przy pozostałych petycji odpowiedzi na nie już pracownicy Urzędu Gminy przygotowują, że niebawem. Natomiast co do tych dwóch petycji, jak rozmawialiśmy na komisjach, ja się odniosę, jeżeli chodzi o budowę kanalizacji na ulicy Serowskiej. Ujęliśmy to w budżecie na przyszły rok, także zechcemy wykonać tą dokumentację. Natomiast jeżeli chodzi o budowę oświetlenia na zebraniu sołeckim, to mieszkańcy w sumie wybrali ulice, na których chcą w tym roku zrobić oświetlenie. I z tego, co była rozmowa, to zadecydowali, że w przyszłym roku przeznaczą te środki na budowę oświetlenia na innych ulicach, między innymi na ulicy Serockiej, więc
Więc no tutaj odpowiemy tak, że nie mamy w tej chwili zabezpieczonych środków na taką inwestycję, natomiast jeżeli będzie decyzja, że będzie to ulica Serowska, to oczywiście takie oświetlenie w przyszłym roku w ramach Funduszu Sołeckiego wykonamy. I taka będzie też odpowiedź. Wiemy doskonale, że tak jak pani skarbnik mówiła, nawet pełnej kwoty nie możemy przeznaczyć na żądania powiatu odnośnie budowy dróg, więc na chwilę obecną mieszmy, że tak powiem, siły na zamiary. Tu nie jest nikt w żaden sposób dyskryminowany. Wiemy, że każdy potrzebuje i tak też powiemy, nie będzie to żadna jakaś tam odpowiedź wymijająca, tylko po prostu trzeba cierpliwie zaczekać. Dziękuję. Są jakieś... Proszę. Pan Stanisław wybija się, pan Józef poczeka. Niepewnie tak wybiera tutaj siostra. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja chciałem tutaj z tego miejsca do wójta się odnieść. Chodzi o tę drogę Łukówców. Nareszcie znalazł się wójt, który zaczął te porządki robić na tych drogach, bo to, Szanowni Państwo, nie może to tak być. Chciałem podziękować tutaj wójtowi z tego miejsca, bo to nie może tak być, że ktoś zaczyna rządzić nam na drogach gminy. Do tej pory było jak było. Mam nadzieję, że wójt dotrzyma tego słowa i zakończy ten spór i to zrobię dla tych moich mieszkańców miejscowości Łukówiec. To tyle, co mam do powiedzenia na dzień dzisiejszy i dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, jeździ koło mnie autobus, nie ten duży. I pytam się właśnie, co on teraz wozi. I jeżeli coś tam wozi, to kogo i ile tych osób? To są dzieci z oddziału przedszkola, bo przedszkola normalnie funkcjonują. Ciężko jest mi powiedzieć, trzeba by było zrobić się rozeznanie pani dyrektor Szasz, jaka jest tam liczba tych dzieci dowożonych. W każdym bądź razie z informacji od pani dyrektor mam taką wiadomość, że w tej chwili z czterech kierowców dostępnego mamy tylko jednego. Reszta przebywa na zwolnieniach lekarskich. Także tak naprawdę jest tylko ten jeden kierowca i posiłkujemy się wynajmem transportu dodatkowego po to, żeby te dzieci wszystkie dowieźć na miejsce, bo jeden kierowca nie daje rady. Widzę, że jest 10. 1-3 chyba nie. 1-3. Nie. Nie, bo to przedszkole. No przedszkole. 1-3 zostały wycofane z powrotem na zdalne. Tak, pierwszy czas był na nas. Są pytania jeszcze? Proszę. Szanowni radni, mieliśmy komisję, na której to rozmawialiśmy o bezpieczeństwie. Petycja dotyczyła progów zwalniających. Czyli tak, albo zaczniemy nagrywać pracę komisji ze względu na to, że no niestety, mamy sygnalistów, którzy bezpośrednio po komisji idą i ja już mam wiadomość, że oskarżam po nazwisku osoby, które jeżdżą. Ja wiem, kto jeździ, czyli albo dyskutujemy na temat bezpieczeństwa, albo na temat donoszenia. Jak chcemy komisję mieć, no to proszę bardzo, może nagrywają, bo jeśli ktoś już informuje kogoś o tym, o czym mówię, to ja nie tłumaczę, że ja tego nie powiedziałem. Powiedziałem zupełnie inaczej, ktoś to ubrał pięknie. Więc jeśli Państwo chcecie dyskutować, to po prostu albo nagrywają i wtedy będzie wiadomo, co powiedziałem, bo w tym wypadku niestety zostałem nadinterpretacja maksymalna. Przekręcenie moich słów, więc nie będę dotyczył teraz powtarzał nazwisk, ale jeśli to się dalej będzie tak, no to po prostu będę wnioskował o nagrywanie naszej komisji. Wtedy będzie wiadomo, jak pracujemy, kto zabiera głos, kto ma coś do powiedzenia, czy ktoś tylko siedzi. I no niestety. Dziękuję bardzo. Mam coś do
komisji używaliśmy, że tak powiem, imion i nazwisk ludzi, co nie powinno się, że tak powiem, wyjść. Rozmawialiśmy różnie. Proszę, nagrywaj. Chociaż komisja jest dostępna dla ogółu mieszkańców, no co prawda tej sytuacji jest... Nie, to nie wiem. Dokładnie wiem, co to się. Czy są jakieś pytania jeszcze? Nie mam. Dziękuję. Zamykam 23. Weźmy pod uwagę, że jesteśmy w tym samym gronie. Zamykam 23. sesję Rady 8. kadencji Rady Gminy. Dziękuję panom.